Mistyczne wnętrze, przestrzeń, która leczy. Zróbmy sobie mistyczne wnętrze, lepsze niż feng shui, bo nasze, słowiańskie, katolickie, wiążące życie w domu z całą przyrodą i kosmosem, oparte na rodzimych zasadach organizowania przestrzeni, tworzące wraz ze swoistym stylem życia opowieść, czytaną wszystkimi zmysłami, pisaną rzeczą i czynem, rytmem przyrody i kosmosu, ogniem i chlebem, wodą i niebem, wschodzącym słońcem, miodem, polnym zielem, palmą, choinką i wiechą, życia drzewem. Na zachodzie leczą w skansenach. Lepiej jednak zapobiegać, zamieszkać w przestrzeni, która leczy. Połączmy estetykę szlacheckiego dworku z ludową symboliką przestrzeni. Zamiast pogrążać nasz mózg w chorobliwej dla niego niespójności światów przez rozrywanie rzeczywistości na strzępy sprzecznych nisz, przez odrywanie praktyki od symboliki, zamiast szukać doznań symbolicznych w oderwanych od życia szumnych akcjach i środkach artystycznego wyrazu, uczyńmy naszą codzienność dziełem sztuki, opowieścią, mistycznym stylem życia. Szukamy mistyki zwyczajności daleko, hen na wschodzie w jakichś jogach, feng shuiach i posążkach Buddy. Zapominamy przy tym, że mamy swoje, słowiańskie, polskie i katolickie sposoby nadawania zwykłym sprawom głębokiego sensu. Szastamy wyświechtanym sloganem: nie liczy się forma, ale treść. Nieważne to, co na zewnątrz, ale to, co w sercu. Takie przeciwstawienie to jednak pułapka. Dajemy się w nią złapać, gdy porzucamy formy zewnętrzne naszej wiary, by później zastąpić je formami nam obcymi. Bez sensu. Jesteśmy bowiem materialni. Do myślenia potrzebujemy materialnych nośników treści. Jeśli nie zrobimy z tego, co nas otacza, znaku naszej wiary, to ani się spostrzeżemy, a jakieś inne wiary, niekoniecznie nazwane, zrobią to za nas. Za nas. Nawet nie zauważymy, kiedy telewizory, komputery i plakaty gwiazd popkultury staną się ołtarzykami. Kiedy koncerty, dyskoteki, mecze piłkarskie staną się rytuałami, liturgiami, pseudoliturgiami. Nie dajmy się. Zróbmy zwykłe sprawy znakiem wiary.